Cześć, Przemek, Przemo, Przemek z tej strony. Witam Was serdecznie w towarzystwie moich dzisiejszych gości. Chłopaki, przedstawcie się. Ja nazywam się Mateusz, witam serdecznie. Ja jestem Łukasz, również witam. I chłopaki są dzisiaj z nami przy okazji gry, która prezentuje się tutaj pięknie na stole, a jest rozłożona też przed nami i nazywa się Szabla i Krew. Dokładnie tak. Kampania tej gry startuje już niedługo na Zagram w to, stąd my tutaj właśnie z Wami jesteśmy. No i klasycznie porozmawiamy sobie o różnych niuansach dotyczących tej gry. A w pierwszym odcinku porozmawiamy sobie w ogóle o tym, kim są chłopacy, czym jest ta gra, o crowdfundingu, o wszystkich takich pomniejszych rzeczach. Więc słuchajcie, przechodząc do meritum. Tak jest. Chłopaki, wy tworzycie taki duet, jesteście autorami tej gry, współautorami, czy ktoś jest jeden z was autorem, jak to wygląda? Znaczy my jesteśmy autorami tej gry aktualnie. Wcześniej współpracowaliśmy jeszcze oczywiście na to, że Szabla i Krew powstała, składa się praca wielu ludzi, którzy nam pomagali, którzy dokładali swoje. No, my tych grafik nie wykonaliśmy, my też nie wykonaliśmy tego fenomenalnego składu. Całe opracowanie graficzne, wszystko to tutaj możemy zobaczyć wizualnie. To jest praca też ludzi, z którymi współpracowaliśmy, którym jesteśmy niesamowicie wdzięczni za to, że włożyli w to serce, ale autorami gry jestem ja i mój kompan Łukasz. Ale tworzycie też wydawnictwo, czy działacie sobie sami? Jak to wygląda? To jest nasza, działamy sami, tak? My nie jesteśmy wydawnictwem, nie jesteśmy profesjonalnym studiem gier, choć oczywiście jest to gdzieś tam jakieś tam nasze marzenie o tym, że kiedyś to się stanie, że może kiedyś coś takiego się uda. Natomiast na dziś dzień my zajmujemy się zupełnie inną. Tak. Jakby... Bo to jest wasz pierwszy tytuł, prawda? Tak, to jest nasz pierwszy tytuł, który postanowiliśmy wydać. On jest jakby, zrodził się z pasji do gier, do XVII wieku, ale też do figurek, które na co dzień produkujemy, bo głównie tym się zajmujemy zawodowo. No właśnie, do tego chciałem przejść. Czyli zawodowo zajmujecie się czym? Macie odlewnię, tak? Tak jest. Mamy odlewnię, nazywa się Kazrak i produkujemy od ponad 5 lat figurki właściwie na cały świat. Tak, produkujemy dla polskich klientów i głównie teraz na zachodnich, więc dostarczamy figurki w wszelkie zakątki świata od kilku lat. I one są wykonane z różnych materiałów, czy jak to wygląda? To by głównie... Bo odlewnia sugeruje mi, że coś musi się lać. Coś musi się lać. Bardzo dobry. Drewno ciężko będzie. Tak, ciężko się leje. My z racji tego, że słuchamy metalu, to też po prostu odlewamy metal i metal całe życie. Kawał ciężkiego metalu. A czyli macie gdzieś tam głośniczek, coś się zawsze sączy. Zgadza się. Absolutnie. Musi, maszyny pracują, to żadna inna muzyka by się nie przebiła. Tak, zgadza się, więc musi być głośno i musi być hałaśliwie. My lubimy hałas i też hałasie pracujemy, więc nie, no tak poważnie. Ważnie zupełnie mówiąc tak, zajmujemy się odlewami z metalu, w tym się specjalizujemy. Odlewamy oczywiście nie tylko figurki, też monety, medale, różnego tego typu drobnice, nawet też przynętki wędkarskie, więc pozdrawiam wszystkich wędkarzy. Jak zarzucacie, to być może też przynętami, które my produkujemy. I jak pracujemy tak rzemieślniczo, to mamy dużo czasu, żeby rozmawiać ze sobą. Widać, że przyciszymy lekko muzykę, to możemy sobie dyskutować i z takich naszych dyskusji parę lat temu zrodził się pomysł właśnie zrobienia tej gry. Dokładnie. Wasz zawód tak nawet pasuje nawet do tego okresu, w którym gra się odbywa, nie odlewacie rzeczy, to się też pewnie wiąże z jakąś obróbką tego wszystkiego, więc taki dosyć bardzo stary fach. Stary fach, bo kule do muszkietów też się odlewało, odlewa się do dzisiaj, więc jakby wszystko się, też bylibyśmy w stanie je wykonywać. Czuwacie się w postaci. Okej, no i tak naprawdę za chwileczkę sobie powiem, czym ta gra jest, ale też są tutaj figurki, rozumiem, odlane w waszej odlewni. Tak jest, metalowe. Przez nas w Polsce wyprodukowane, nigdzie nie sprowadzane, więc... Zgadza się. Więc jakby my produkcję staramy się ograniczyć do takiego, jakby w zakresie naszych możliwości, tak? Chcieliśmy stworzyć grę, która po prostu, w którą sami będziemy chcieli grać. Grę, gdzie figurki, wszystkie komponenty, wszystko, co w tą grę jest zainwestowane, wszystko, jak ona została stworzona, żeby to była naprawdę gra, która po prostu będzie nam się podobała. Będzie to gra, w którą my sami chcielibyśmy grać, więc też postanowiliśmy, że sami wykonamy figurki z metalu. Jest to dla nas po prostu tak naprawdę, szczerze mówiąc, najłatwiejsze, najtańsze, żeby w ten sposób to wyprodukować. I tak też postanowiliśmy. Jest to dla nas takie naturalne, że figurki są metalowe. Tu oczywiście mamy prototyp, ale rozumiem, że w docelowej wersji gry figurki też będą metalowe. Tak, będą metalowe i jeszcze dodatkowo tutaj może Łukasz więcej na ten temat powie, bo będziemy też zmieniali figurki od prototypu
na nowe modele. Tak, te figurki, które mamy tutaj, są wyrzeźbione były ręcznie, prototypy ich, później zaformowane u nas i odlane u nas, ale te nowe figurki będą już zaprojektowane na komputerze. Te nowe wzory już niektórzy mogli zobaczyć na Facebooku. Cały czas się tworzą nowe wzory, które będą w podstawowej wersji gry i wszystkie nowe figurki, które powstaną, już będą naszym zdaniem dużo, dużo lepszej jakości, dużo bardziej rozpoznawane, dużo bardziej zbliżone do wyglądu naszych grafik i postaci tam prezentowanych. Słuchajcie, mówimy o lepszej jakości, gdzie to już wygląda naprawdę super. To jest mała figurka, może nie widać tutaj wiele rzeczy, ale po pierwsze bardzo fajne jest to, że czuć, że one ważą, że przesuwasz naprawdę kawałek metalu, że przesuwasz gościa i naprawdę jest tutaj dosyć bardzo fajna szczegółowość tych wszystkich figurek, to mówię od siebie na razie. Ale słuchajcie, zanim powiemy więcej sobie o grze, to w dwóch słowach, czym w ogóle ta gra jest? O co tutaj chodzi? No, to jest bardzo dobre pytanie. Gra jest przede wszystkim nastawiona na rywalizację. To jest typowy skirmisz, w którym mamy rzecz dzieje się w XVII wieku, południowo-wschodnie rubieże Rzeczpospolitej, XVII wiek oczywiście dlatego, że po prostu kochamy się, na nim wychowaliśmy, południowo-wschodnie rubieża, znaczy nie w nim, tylko na nim. Tak. Aż tacy starzy nie jesteśmy. Nie, nic z tych rzeczy. Jeszcze nie. W każdym razie, XVII wiek, południowo-wschodnie rubieże Rzeczpospolitej, totalny frontier, po prostu dziki zachód, znaczy dziki wschód, tak naprawdę. W tym momencie regiony Ukrainy. Tak. Patrząc na mapę, prawdopodobnie tak byśmy to umiejscowili. Dziki wschód, no i mamy jedną z takich, pierwszą planszą, jaka jest zaprojektowana w grze, to jest karczma, po prostu gdzieś tam na bezdrożach Rzeczpospolitej. No i mamy dwie bandy Kozaków i Polaków, które tej ferelnej nocy, wieczoru, dnia, poranka, w zależności jaką sobie tam opowieść napiszemy, spotykają się w tej karczmie, no i dochodzi między nimi do konfliktu. Do starcia, tak. I gra zasadniczo jest grą, w której przede wszystkim poruszamy się za pomocą i właściwie wykonujemy operacje, ruchy naszymi postaciami za pomocą kart. Talie wynoszą po 60 kart, ale także używamy kostek, używamy umiejętności specjalnych, poruszamy się taktycznie po mapie, no i oczywiście chcemy pokonać naszego przeciwnika w 6 różnych scenariuszach, które są zaimplementowane do podstawowej wersji gry. Super. Wygląda to w ten sposób, że po prostu oddajemy charakter tych wszystkich postaci, one też na siebie wpływają, dodają sobie siły, zabierają. Gramy tak długo, aż jeden pokona drugiego, tak naprawdę 10 rund to może potrwać. Może potrwać do 10 rund. I w których scenariuszach, dlatego że większość scenariuszy jest krótszych, albo kończy się jakimś wypełnieniem celu scenariusza. Okej, rozumiem. Słuchajcie, w dalszych odcinkach będziemy mówić więcej o mechanice, o klimacie, o historii i tak dalej. Natomiast dzisiaj tylko taki zarys. Chciałbym Was zapytać, dlaczego crowdfunding? Dlaczego w ten sposób chcecie wydać tę grę? Trochę właśnie dlatego, że to jest projekt, który powstał z pasji. My nie jesteśmy profesjonalnym studiem wydawniczym. Nie mamy ze sobą sztabu ludzi, którzy tę grę dla nas wyprodukują czy wymyślą. Tak naprawdę o czym świadczy czas, ile to robimy, także to już trwa. To już trwa bardzo długo. To w ogóle powstało od bardzo prostego pomysłu tego, że chcieliśmy po prostu zrobić figurki XVII-wiecznych szlachciców. Kiedy powstały figurki dla nas, dla naszego własnego użytku, pomyśleliśmy sobie, że może zróbmy z tego grę. I na początku chcieliśmy zrobić taką prostą grę do piwa dosłownie. Tak, najprostsze możliwe zasady. Zasady byśmy dorzucali do blistrów z figurkami. Tak, do blistrów z figurkami, żeby po prostu można było sobie kupić te figurki, nimi powalczyć i pobawić to jest cała, pobawić się. No ale gdzieś w trakcie pracy narodziło się w naszych serduszkach taka wizja, taka myśl, że może chcielibyśmy zrobić coś większego. Może jednak. I ten pomysł tak rósł na przestrzeni lat. No i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że okej, zróbmy po prostu pełnoprawną grę planszową, taką, w jaką chcielibyśmy sami grać. I też ważnym elementem naszej gry i taką myślą, którą mieliśmy i taką ideą, z racji tego, że obaj bardzo kochamy XVII wiek i dużo czasu spędzaliśmy o nim czytając i książki i historyczne i też fantastykę XVII-wieczną, chcieliśmy, żeby ta gra w pewnym stopniu oddawała mechanicznie jakby ten klimat wizualnie, ale też klimat, jeśli chodzi o walkę na szable, żeby była ta dynamika, te emocje prawdziwego fechtunku. Stąd też zaimplementowaliśmy ten nasz system, autorski system kości fechtunku, które no jakby oddają naszym zdaniem, jakby przybliżają nas choć trochę do tego, na ile gra planszowa oczywiście może, do tego klimatu takiej tej dynamiki, tej zmienności walki szablą, czy też kuflem, czy pięścią w takiej karczemnej potyczce, jaką tutaj właśnie prezentujemy. Pytanie, myślę, że bardzo istotne w przypadku Waszego tytułu. On już pojawił się na Kickstarterze. Pojawił się jakiś czas temu i z tego Kickstartera znikł. Tak jest. Jak to się stało, o co chodziło, jak to wygląda?
To jest taka trochę dla nas smutna historia, tak. Bo puściliśmy tą grę... Znaczy smutna, ale z bardzo dobrym rozwinięciem. Tak, bo puściliśmy tą grę w pełni zapału na Kickstartera. Staraliśmy się, żeby ten Kickstarter był jak najładniejszy i jak najbardziej odpowiadał naszym potrzebom. I nasza gra nie ufundowała się na Kickstarterze. My anulowaliśmy tego Kickstartera, nie puściliśmy go ponownie. Czyli nazywając, że wprost po prostu poniesiemy Kickstarterową porażkę, co jest jakby jawne i oczywiste. Wszyscy odzyskali swoje pieniądze. Tak. My wróciliśmy do punktu zero. I jakby zebraliśmy opinię, że tak naprawdę produkt, który przygotowaliśmy, zupełnie nie pasował pod zachodniego klienta, który jest głównym klientem na Kickstarterze. Że jakby ta gra na zachodzie nie przemówiła do ludzi, ale wtedy, kiedy my tak naprawdę zastanawialiśmy, czy schować ten projekt do szafy i już się nie zajmować, mielibyśmy jakieś figurki, czasem może byśmy sobie wyciągnęli, mieliśmy te prototypy wydrukowane, więc byśmy sobie dla siebie grali, ale wtedy ludzie na Facebooku, głównie na Facebooku, pisali do nas, że słuchajcie, byłoby bardzo fajnie, gdyby ta gra się ukazała, czy ona się ukaże się w Polsce, żebyśmy ludzie, się nie... którzy obserwowali Kickstartera. Też wielu pisało, że w ogóle dopiero potem zobaczyła po tym Kickstarterze, że ta gra była... Że jaka szkoda, że nie wiedzieli. Tak. My też nie mieliśmy takiego budżetu na reklamę, żeby w całej Polsce było wiadomo o tym, że robimy taką grę. Ale jeżeli coś się nie uda, to też jest to jakaś reklama tego tytułu i każdy chce wiedzieć, dlaczego się stało. Nie? Znaczy myśmy też jakiś czas po prostu, no tutaj Łukasz o tym nie wspomniał, ale troszkęśmy płakali do podówki, wylizywali rany jednak po tym Kickstarterze i musieliśmy się jakoś otrząsnąć z tego, ale faktycznie dzięki wsparciu przede wszystkim fanów z Polski, dzięki osobom, które uwierzyły w ten projekt, naprawdę, dzięki po prostu praktycznie co parę tygodni, co parę dni dostawaliśmy jakąś wiadomość, chłopaki, co u was, co z grą, jak was wesprzeć, jak wam pomóc, nie poddawajcie się, naprawdę tego wsparcia było bardzo, bardzo dużo, że jesteśmy wam mega wdzięczni po prostu, bo to nas niosło przez ten cały czas tak naprawdę do tego miejsca, gdzie jesteśmy. Stwierdziliśmy, dobra, po prostu fani z Polski zasługują na to, żeby ta gra się ukazała. I to jest temat, który tutaj po prostu wiemy, że trafia do serc naszych rodaków. Bo jeżeli dobrze rozumiem, z tego, o czym też mówiliśmy sobie jeszcze za kulisami, problemem nie była jakaś kwestia mechaniczna, wygląd tej gry, problemem było po prostu rzecz naturalna, czyli Stany Zjednoczone, Zachód mniej żyje światem XVII-wiecznej szlachty. Nie da się tego ukryć. Tak, dokładnie. No tak, oczywiście. Klimatem. Nawet mówiliście, że oni bardziej to odbierali jako grę o piratach. Grę o piratach. Spotkaliśmy się z takimi opiniami, że ludzie po prostu podchodzą, widząc te szable, ten tytuł, tą całą oprawę graficzną, jeszcze dodatkowo planszę naszej karczmy drewnianej. Myślę, że to po prostu jest element statku pirackiego, na którym dzieje się gdzieś tam pod podkładem jakaś potyczka. No i jakby faktycznie ta rozpoznawalność, ta wizualizacja XVII-wieczna, ona nie jest czymś, w czym świat anglosaski jakby się płynnie porusza, więc musieliśmy się z tym zmierzyć. Rozumiem. Czyli jak najbardziej dostaliście feedback od polskich wspierających, że chcemy, że czujemy ten klimat, że to jest fajne, że czekamy i stwierdziliście, że działamy przez crowdfunding w Polsce, czyli tak jest. Tak jest. Przy czym jakby podjęliśmy po prostu szereg decyzji, przede wszystkim spolszczenia tej gry i też poprawienia bardzo wielu rzeczy, dlatego że mieliśmy to szczęście, mając wspaniałych właśnie wspierających, też osoby z zagranicy. Do dziś dostajemy maile i pytania na Facebooku, od kiedy będzie angielska wersja tej gry, kiedy. Nawet nam się zdarza stare angielskie prototypy im wysyłać. Już niektórzy są tak zafascynowani, że już stwierdzimy, że będziemy ich tam supportować. Wyslaliśmy im te stare angielskie prototypy, żeby sobie mogli grać. Dokładnie. Także jakby jesteśmy bardzo, bardzo staramy się być otwarci i jakby chcemy ten projekt zrobić dla ludzi przede wszystkim. I też udoskonaliliśmy go, wiele nowych zasad, o wiele poprawek, które w tym czasie mogliśmy wprowadzić. No i bardziej ją przetestować tak naprawdę. Na tą chwilę chcemy tą grę przede wszystkim, żeby ona była ekskluzywem dla Polaków. Żebyśmy tutaj na Zagram w to ją wydali i tylko na Zagram w to. Tak. Powiedzcie, dla kogo jest ta gra? Czy to jest gra dla pasjonatów XVII wieku i Polski zbrojnej? Czy to jest gra dla wszystkich, którzy interesują się taktycznymi grami? Czy kogo tu widzicie? To jest bardzo dobre pytanie. Cieszę się, że je zadałeś. No przede wszystkim to jest gra, która bardzo dużo emocji budzi. I jakby naszym nastawieniem było to, żeby ona przez cały czas trzymała w nas w pewnym napięciu i dawała dużo fanów po prostu z tego, że możemy walczyć. I to nie jest gra koniecznie nastawiona dla osób, które są świetnymi znawcami XVII wieku, bo nie każdy musi się tak dobrze na XVII wieku znać, ale każdy gdzieś tam w sercu te czasy szabli i husarii w szkole ma. Ogniem, mieczem, pan Włodyjowski, wszyscy tak jest, mamy.
Tak jest, tak jest. Ja myślę, że przede wszystkim to jest gra dla osób, które lubią rywalizację, lubią po prostu dobrze się bawić przez cały czas przy grze, lubią czuć ten element zmagania, lubią ciekawe rozwiązania, nietuzinkowe zagrywki, próbowanie się przechytrzyć. Myślę, że ona jest nastawiona oczywiście dla osób bardziej dojrzałych. Myślę, że raczej to jest 13+, taka kategoria wiekowa, co też gdzieś tam mamy wspomniane na naszym... 14+, przepraszam, na naszym pudełku. No ale przede wszystkim jest to gra, w którą może zagrać każdy, dlatego że zrobiliśmy dwa etapy tej gry. My mówimy, że ona jest, tak jak się mówi, easy to learn, hard to master. Bardzo łatwo się nauczyć zasad gry i potem można długo udoskonalać taktyki i uczyć się jakby dodatkowych zagrywek, więc każdy tak naprawdę, kto nawet nie ma zbyt dużego doświadczenia z tego typu grami, może usiąść i przy trybie nauki gry, który zaimplementowaliśmy do naszej gry, bardzo szybko nauczyć się tego, jak działają nasze kostki fechtunku, jak mniej więcej wygląda morfologia gry, a potem już tylko jakby stopniować sobie kolejne, dodając elementy, utrudniając jakby grę i też zwiększając jakby zakres możliwości, które można w tej grze wykonywać. Więc jest to raczej gra dla każdego, kto lubi zmagania, kto lubi rywalizację, kto lubi po prostu dobrze się bawić w towarzystwie swoich kompanów. No tak, bo gra jest rywalizacyjna, tak? Nie jest grą kooperacyjną, więc zawsze będziemy tutaj walczyć z przeciwnikiem, którym jest drugi gracz. Aczkolwiek mamy zaplanowany wariant dla trzech, nawet i czterech graczy, gdzie dochodzi już do kooperacji, wtedy walczymy dwóch na dwóch albo dwóch na jednego. No ja z mojej strony powiem, że ta negatywna interakcja, która tutaj jest, jest całkiem pozytywna, dlatego że ona zawsze odnosi się do tego, że no, na samym początku my wiemy, że ze sobą walczymy, więc to nie jest tak, że ja tutaj sobie coś robię i ktoś mnie atakuje, a mógł nie zaatakować mnie. Więc siadając tutaj wiem, o co chodzi i myślę, że to nie jest tak, że stracimy przyjaciół po partii, tylko wręcz przeciwnie. Wspomniałeś, Mateusz, przed chwilą, że gra jest skierowana do polskich graczy i chciałbym Was zapytać o gwarancję naszą na Zagram w to, ponieważ nasi widzowie pewnie już wiedzą. Niedawno Łukasz Woźniak był moim gościem tutaj w studiu i rozmawialiśmy o tym, że to nasze podejście się troszeczkę zmieniło. Wciąż te gwarancje są, natomiast piłka jest po Waszej stronie w tym przypadku i tak to jest. Wy decydujecie, które z tych gwarancji chcecie zachować tak, żeby najlepiej służyło to kampanii i Waszej grze. Więc po kolei Was po prostu przepytam, tak troszeczkę. Dobra. Jak wygląda gwarancja najniższej ceny? Czyli gwarancja, która powoduje, że cena pierwszego dnia jest taka, jaka jest i już później będzie tylko wyższa. Przemku, powiedzieć o najniższej cenie, ale my chcemy wspomnieć o tym, że o ekskluzywności, bo gra, którą będziemy wydawać, nie będzie poza Zagram w to dostępna w jakikolwiek inny sposób. Czyli wszystkie kopie gry, które zostaną kupione na Zagram w to, będą jedynymi kopiami gry, którą wydamy. Dlaczego tak jest? To jest tak, że chcemy tą grę wydać dla siebie i dla ludzi, którzy nas wspierali i nie chcemy potem kontynuować tak zwanej zwykłej sprzedaży tej gry, czyli jakby robimy tą grę dla siebie i dla innych, a potem już nie będziemy kontynuować jej produkcji, więc ona będzie takim absolutnym ekskluzywem w ogóle na Zagram w to. Więc cena, która będzie pojawi się na Zagram, to będzie tak naprawdę jedyną cena, którą będzie... Najniższą też. Będzie wyższej, bo nie będzie żadnej innej. Tak jest. Nie będzie ona dostępna w sklepach. Będzie ten czas kampanii, będzie jedynym momentem, kiedy możemy nabyć Szablę i Krew. To jest od nas dla fanów XVII wieku, dla fanów tego tytułu, dla wszystkich tych, którzy chcą po prostu pograć w ciekawe competition game. Czyli też analogicznie rozumiem, że dostawa wcześniejsza dla wspierających też jest zapewniona, no bo nikt później nie dostanie. Dokładnie, to wynika samo z siebie. Więc zapytam Was też o ostatnią rzecz, czyli gwarancja bezpieczeństwa naszych wspierających, czyli Wasze wynagrodzenie, które po części pokryje grę, ale też będzie Waszym nagrodzeniem, zostanie Wam wypłacone w transzach, które zabezpieczą jakby cały ten proces crowdfundingowy. Zgadza się. Nam też zależy po prostu na tym, żeby ten proces przebiegał płynnie, też na kontakcie z naszymi wspierającymi, na tym, żeby oni widzieli, że faktycznie ten postęp idzie, że gra jest robiona, że są kolejne etapy, które się kończą, także jakby ta gwarancja też jest dla nas ważna i jakby my w pełni to rozumiemy i to akceptujemy, że tak to po prostu należy robić dla bezpieczeństwa wszystkich, którzy biorą udział w tym projekcie tak naprawdę. Czyli podsumowując, Mateusz, to co mówiłeś, zachowujecie wszystkie cztery gwarancje, więc bardzo fajnie. I na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za przemiłą dyskusję i tutaj prezentację Waszej gry. A dla Was, drodzy wspierający, ważna informacja jest taka, że kampania rusza 10 listopada o
godzinie 10, więc bądźcie z nami i zapraszam Was też do śledzenia kolejnych odcinków poświęconych tej grze. Będziemy mówić o mechanice, o klimacie, będziemy mówić o samej kampanii, o szczegółach, jak to wszystko będzie wyglądało, więc bądźcie z nami. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Cześć. Cześć, do zobaczenia.